Powiem wam tak, że to co Marek powiedział, nie? Ja wam powiem, ja pierwszy raz to wiem ze sponsorem przez 2 lata, 20 parę lat temu program i właśnie i mój sponsor Falusz powiedział mi, Wiesiek, do 5. kroku, ja nie chcę słuchać tego, co ty masz do powiedzenia, znajdź sobie kogoś takiego, nie? Słuchajcie, ja jak wiecie, nie znalazłem, ksiądz mnie wyrzucił z konwencjonału i ja nie zrobiłem tego 5. kroku i na 2 tygodnie przed 15. rocznicą po powrocie z Ameryki dałem w palnik i prawie 8 lat zapijałem. I teraz, słuchajcie, ja zrobiłem ten 5. krok. Z osobą, której w ogóle nie widziałem, ani ona mnie. Zrobiłem to w kościele, gdzie był spowiednik i też nie ma tego wow. Napisałem to na kartce, spaliłem tą kartkę, też nie ma wow. Ale tak naprawdę jak przeczytałem sponsorowi to, co mogłem przeczytać, bo nikomu nie wyjawię, nie? Po prostu życie mnie tego nauczyło. Ja nawet własnym dzieciom nie mogłem zaufać. Nie? Własne dzieci mi powiedziały na komendzie, że oficer mi powiedział przysłuchujący mnie, niech pan sobie usiądzie, bo zaraz pan padnie. Nie? To, co własny syn o mnie powiedział. Ja nikomu nie wierzę. Żadnemu tam sponsorowi, jakimś innemu idiocie. Nie? I to, co jest napisane w Wielkim Księdze, oczywiście jest to prawda. Ta, słuchajcie, i chłopaki na programie mówią, a bo sponsor się dopiero pojawił, słowo sponsor później. Czy pojawił 12 na 12 i tam pan mówi, ale chodzi, gówno prawda. Sponsor był jak przed napisaniem Wielkiej Księgi, bo sponsorem był Bill, był Bob i był Bob D. Ponieważ żeby wytrzeźwić jakiegokolwiek alkoholika, trzeba było go otruć. A otruć to co to znaczy? Zabecelować. Dlatego jak ktoś z was będzie w Ameryce, to zobaczycie, że nie jest 2 założycieli, a tylko 3. Nie? Są 3 portrety, nie tak jak tutaj 2. I ta 3. właśnie, ona załatwiała to wszystko, że Bob uzdrowił 5000 alkoholików, żyjąc 16 lat na trzeźwo. Ja niedługo będzie 40 lat, jak jestem w tej wspólnocie, jak 30, może do 40, jak pomogłem, to jest wszystko. I naprawdę to jest sporo. To jest sporo. Bo mam kolegów, co nie piją po 30 parę lat i nigdy jeszcze nie sponsorowali nawet. Nie? Także ja wam powiem tak, że musi być to naprawdę osoba zaufana. I ja na przykład się nie nadaję do tego, żebym od kogoś brał jego tajemnicę, jego życia. Nie nadaję się. Dlatego mówię swoim podopiecznym i to każdy może to powtórzyć. Masz jakieś tajemnice, to proszę idź do kogoś, to będzie odpowiedź. Ja nie jestem taką osobą, która by odczyniła. Ja już słyszałem takich debili, co powtarzali to, co podopieczni mówili na mitingu nawet. Ja bym takiego wziął, to by go jebnął, to by się posrał. Takiego sponsora. Ludzie się nie nadają, a się biorą za coś, o czym nie mają zielonego pojęcia. To trzeba być spowiednikiem, słuchajcie. Trzeba być człowiekiem, który to wszystko zachowa. I trzeba mieć żelazne jaja, jeśli sponsor zapije, albo podopieczny zapije. Albo taka sytuacja, jak u nas się na grupie wydarzyła koledze, że sponsor wysypał wszystko, nie? No. Także to jest prawda, że dobór tego człowieka. Ja przez 40 lat miałem 2 sponsorów i 2 sponsorom nie powiedziałem nic z tego, co powiedziałem właśnie temu księdzu, który mi powiedział. Chrystus powołał większych rzeźników niż ty na swoich apostołów. Idź i nie grzesz więcej. I się rozpłakałem jak głup i wyszedłem. Dziękuję bardzo.